To jest program Kontrast. Krzysztof Czoban, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś do Szkoły Muzycznej, w której nagrywamy ten program, postanowiłem zaprosić Panią Prezes Dorotę Sidelko, Prezes Sportu Lotniczego Radom S.A. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Prezes, ulżyło po tych pierwszych doniesieniach medialnych? Tak, aczkolwiek nie zasypuję gruszek w popiele i nie kończę mojej pracy. Nadal jest to wyzwanie duże, ale mam nadzieję, że uda nam się to i już będzie trochę łatwiej. Pierwsze bilety już sprzedane, bo mówimy o czterech kierunkach, czyli Praga, Berlin, Wrocław i Gdańsk. Tak, z tego co wiem, pierwszego dnia naprawdę kilka samolotów zostało sprzedane. No to teraz spodziewa się Pani pewnie ataku medialnego, że wow, lata z Radomia jednak coś. Jak ruszy i jak będzie miało to powodzenie, to wtedy powiem, że faktycznie lata. To jest poważna sprawa z tym sprinterem. Pytam w kontekście tego, że ta linia wcale nie chciała w Radomiu zagościć mocno. Bardzo wiele miesięcy oponowali, jednak stwierdzali, że tu nie ma potencjału w tym lotnisku. Bardzo dużo pomogły nam badania właśnie, które zrobiliśmy ASM, ponieważ oni zaufali tym badaniom. Dużo linii lotniczych ufa właśnie tej firmie, ponieważ ona jest od wielu lat na rynku i to jest firma, która organizuje roadsy, czyli targi takie lotnicze i krajowe, i nie krajowe, tylko europejskie i międzynarodowe. No i teraz pytanie zasadnicze, ile nas to będzie kosztować? Nas, spółkę, nas, mieszkańców miasta, bo rozumiem, że nie ma nic za darmo, tego biznesu trzeba dołożyć, Państwo pewnie także dopłacacie do interesu. To znaczy, w zależności od tego, jak będzie, ile osób będzie latało, jak to będzie się sprzedawało. Także to jest naprawdę bardzo trudno powiedzieć. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego jest to trudno powiedzieć? Przecież liczby pewnie nie mówią, proste kwestie, tak? Płacimy tyle, bo chcemy to wypromować. Pewnie tak jest. To znaczy tak, no marketing jest naprawdę najdroższą dziedziną w zasadzie, ponieważ jest nienamacalne, a musimy zaistnieć i w Berlinie, i w Pradze, i w Gdańsku, i we Wrocławiu, i musimy zaistnieć też tutaj na rynku radomskim i w okolicach, tak? Kielce, Puławy i to wszystko, co nas otacza, no to żeby czym chce Pani konkurować klientów właśnie? Z Lublinem, ze Świdnikiem w tym przypadku? To znaczy czy z Warszawą, przede wszystkim Lublinem? Łatwością dostępu do tego samolotu, ponieważ nie musimy stać w odprawie, w kolejkach, tak? Nie musimy być dwie godziny wcześniej albo i jeszcze, żeby czekać na gejcie na samolot. Możemy sobie podjechać wprost pod terminal na parking, zostawić samochód, polecieć i tak jak w przypadku Wrocławia czy Berlina, możemy sobie polecieć rano, nawet chociażby na zakupy, czy po zwiedzanie, czy nie wiem, połażenie po rynku i żeby zjeść obiad we Wrocławiu. I po południu wracamy, wsiadamy w samochód i jesteśmy w domu. Także i liczy tak Pani naprawdę na to, że tak faktycznie będzie, że od 18? Myślę, że tak, ponieważ Wrocław jest bardzo ładnym miastem. I dużo osób, chociażby z Radomia, tak jak się spotkałam z opiniami, mówią, że mieli jechać, do Wrocławia, przykład, tak? Mieli jechać do Wrocławia, a teraz po prostu sobie polecą. I myślę, że Gdańsk też będzie na tej samej zasadzie, tylko że no oczywiście lubimy weekendy, tak? Dużo osób pracuje i ten weekend właśnie w Gdańsku jest takim oderwaniem się od rzeczywistości i jeżeli my w godzinę się znajdziemy w tym Gdańsku, a nie 4, 5, czy czasami w wakacje, jak się zdarza, nawet na autostradzie, że trzeba stać w korkach, to i do 7-8 godzin dochodzi podróż. Nie dało się tego, tej operacji, tej współpracy ze sprinterem nawiązać wcześniej? Nie dało się. 1 marca czy też 18 kwietnia docelowo? Próbowałam kilkakrotnie z nimi rozmawiać, nawet byłam chyba na dwóch spotkaniach, jednak oni nie byli w ogóle zainteresowani, żeby wejść do Radomia, a te badania ASM-u jednak jakoś tak pomogły, że spojrzeli na lotnisko w Radomiu pod zupełnie innym kątem. Pod kątem takim, że jednak są jakieś możliwości i tak naprawdę zaczęli rozmawiać. Zastanawialiśmy się długo nad Wrocławiem, bo w badaniach ten Wrocław wyszedł bardzo dobrze. Doszliśmy do wniosku, że no warto spróbować zobaczyć, ponieważ dojazd
chociażby koleją jest do Wrocławia praktycznie niemożliwy, bo to jest naprawdę dużo godzin. Samochodem 4 godziny to też jest dużo czasu. A jeżeli my możemy sobie samolotem polecieć, tak naprawdę dla jednej osoby są to koszty porównywalne. Jeżeli chodzi o paliwo i o bilet lotniczy, w tom i z powrotem, to naprawdę jest, myślę, taka okazyjna cena i w ogóle coś, co powinno przyciągnąć chociażby nawet, nie wiem, biznesmenów, którzy jadąc załatwić cokolwiek we Wrocławiu, musieli już brać hotel, żeby... Tu można zrobić to w jeden dzień, bo Sprinter ma tutaj docelowo bazę, tak? Tak, a tutaj można zrobić w jeden dzień, nie trzeba jechać dzień wcześniej, żeby tam być rano, nie trzeba, nie wiem, wstawać w nocy, żeby tam być rano. I potem, nie wiem, zmęczony po różnych biznesach, interesach, nie trzeba, nie wiem, chociażby brać hotelu, żeby się przespać i żeby wrócić rano, tak, żeby nie wracać po nocy. Czy takich linii jest więcej? Bo rozumiem, no to jest jedna jaskółka wiosny nie czyni. Wiemy oczywiście o tym, że musimy rozpocząć, to jest jasne, tak, nowy początek, to tak trzeba pewnie określić. Tak, także. No bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby chociażby pokazać, że Radom jednak ma potencjał. Wtedy tak naprawdę też jest zupełnie inna rozmowa z innymi liniami. Na przykład z Czechem i Air Balticiem, którzy się wycofali? To znaczy z Czechem ja myślę, że już nie będziemy wchodzić w kooperację, ponieważ no, tak jak będę twierdzić, czeski film to właśnie... Mówi Pani o tym zerwaniu umowy, tak? To jest bardzo dobre określenie, nie wiem, cechy narodowej, bo tak naprawdę żadne oficjalne pisma od nich nie przyszły. Media dopiero rozdmuchały, powiedziały, że coś się w ogóle, cokolwiek się dzieje z Czechem i też długo, naprawdę dużo czasu minęło, nim oni określili się, że faktycznie wychodzą. Potem wrócili i to było takie w zasadzie dokończenie umowy, ponieważ no to było takie nie fair, że oni zerwali tę umowę, bo mieli latać do końca września, a tak naprawdę trudno jest mi powiedzieć, tak. Oni w ogóle wyszli z Polski, także myślę, że oni gdzieś tam też mieli jakieś swoje problemy i to też było z tym związane. Jak będzie Pani przekonywać nas mieszkańców do tego, że będziemy musieli wkładać, łożyć pieniądze na to lotnisko do 2025 roku, przynajmniej do tego na pewno nie będzie zysków, tak? Wynika z tych wyliczeń, które Pani przedstawiła na sesji Rady Miejskiej. W tej chwili no, mamy pozwolenie na płytę postojową, jednak jakiekolwiek prace zaczniemy w momencie, kiedy ruszy właśnie Sprinter, kiedy pokażemy, że no, mamy potencjał jako lotnisko i tak naprawdę to będzie niezbędne, żeby zwiększyć ilość operacji, ponieważ ta płyta postojowa, którą mamy w tej chwili, jest tak naprawdę na jeden samolot obsługiwany jednocześnie, no może być dwa, ale też naprawdę musi być logistycznie to zgrane, ponieważ jeden nie wykołuje zza drugiego. W związku z tym no, musimy tą płytę postojową mieć, żeby mieć więcej ilość operacji, a wiadomo, że... A jak Pani chce przekonywać radnych do tego, żeby zgadzali się rokrocznie na dofinansowywanie tego portu? Bo tak będzie, mam nadzieję, do 25 roku. Cały czas szukamy inwestora. Mam nadzieję, że... Szukał go Pan Prezes Siwak, szukał go Prezydent Kosztowniak, Prezydent Witkowski mówił o tym, zanim Pani była prezesem. To znaczy wiele lotnisk korzystało z różnych inwestorów. Teraz w poprzedni weekend, można powiedzieć, bo piątek, sobota, byłam na Związku Regionalnych Portów Lotniczych, gdzie też między innymi była mowa o finansowaniu lotnisk. Ponieważ Radom nie jest jedynym lotniskiem, gdzie ma problemy finansowe, gdzie boryka się z tymi wszystkimi problemami. Ponieważ nawet jak ktoś stwierdził, że jeżeli chodzi o lotniska, to jest taka branża zostawiona sama sobie i tak naprawdę nic nie wolno, nic nie jest dozwolone, a trzeba żyć, trzeba funkcjonować i wykazywać ilość pasażerów. Proszę podać przykład lotniska, bo może ja się mylę, które nie jest dotowane przez samorząd województwa, a nasze nie jest, chyba jedyne w Polsce. Nie było żadnej złotówki z zewnątrz. Właśnie. Mówię tylko pieniądze miejskie i dlatego ta bardzo obawa dużo, także mieszkańców bardzo dużo lotnisk skorzystało przed euro,
2012 skorzystało z takiego programu, gdzie można było kupować obligacje. Mhm. I był inwestor, który kupił obligacje w większości polskich lotnisk. Potem weszła Unia Europejska, gdzie też dawali pieniądze na ten rozwój. Nasze lotnisko, tak nie wiem, no pech chciał, bo zawsze brakowało dzień, dwa i trudno jest mi ocenić, mhm. jak to było naprawdę. W każdym razie, no myślę, że możemy wrócić do rozmów, może nie tyle ze środków Unii Europejskiej, ale właśnie do obligacji, tak jak prezydent mówił, do wyemitowania akcji. I to jest jakiś sposób na to zewnętrzne finansowanie, żeby odciążyć miasto od tego wszystkiego, co jest właśnie związane z finansowaniem lotniska. A żeby móc się rozwinąć, potrzebujemy inwestycji, więc potrzebujemy pieniędzy. Radomskie lotnisko wstaje z kolan? Myślę, że tak. I tak naprawdę z kim nie rozmawiam, to twierdzi, że już gorzej być nie może. Mhm. Także przetrwaliśmy wszystko, co najgorsze. I myślę, że już teraz będzie coraz lepiej i możemy powoli wstawać, podnosić się, a takie zbicie dla żadnego biznesu nie jest dobre, a tym bardziej dla takiego jak lotnictwo, lotnisko, które musi się kojarzyć właśnie z tą stabilizacją, a nie ze spokojem. Tak. Czy opcja rządząca dzisiaj w Polsce pani przeszkadza, czy pomaga? Bo były prezydent jest dzisiaj posłem, a to jemu pani także zarzucała wielokrotnie, że niepotrzebne były te wystąpienia w czasie kampanii wyborczej. To było bardzo złe, mhm. tym bardziej było przykre, nie tylko dla mnie, no bo nie muszą mhm. mnie lubić, nie muszą tak. mnie uznawać, ale to było przykre dla wszystkich pracowników spółki, ponieważ no, prezes, który ich zatrudniał, tak naprawdę wyszedł przeciwko nim, przeciwko całej firmie, przeciwko pracownikom. Prezydent, który też no, tworzył to lotnisko, też tak naprawdę wyszedł i zrobił coś, co nie powinien zrobić. A walka polityczna nie ma granic być może. Ale tak naprawdę dla swojej prywatnej korzyści, bo to było dla prywatnej korzyści, mhm. to tak nie jest mile widziane, mhm. nie jest fajne. Tak. Patrząc nawet z boku. Czy dzisiaj raczej nie przeszkadzają ci, którzy nie odczuwam. Mhm. Ani nie czuję pomocy, ani nie czuję przeszkody. Kwestia pracowników jeszcze mnie interesuje. Jak mhm. dużo jest obecnie zatrudnionych osób w spółce? Obecnie jest 133 osoby. To była redukcja? Była redukcja. Tak naprawdę nie mogliśmy sobie pozwolić nawet na dużą redukcję. Został ograniczony SOL, czyli Służba mhm. Ochrony Lotniska. A co się stało z tymi ludźmi? Tak naprawdę to większość to była taka naturalna selekcja, aha. ponieważ ludzie chcą żyć, chcą zarabiać, tak? W spółce nie ma zbyt dużo zarobków, znaczy te pensje nie są wysokie. Taka niepewność, czy będzie firma, czy nie będzie firmy, to też ma bardzo duże znaczenie, no bo każdy chce mieć pewność, że jednak tą pracę będzie miał. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek znajdzie sobie stabilniejsze zajęcie, przynajmniej w jego mniemaniu, tak, czy z lepszą pensją, to na pewno odejdzie. 133 osoby, a ile wydano dzisiaj? Jaka to jest liczba, o której się mówi? Wydano na to lotnisko, czy miasto, czy państwo? To znaczy gotówką mhm. wszystkie wyliczenia zrobiliśmy łącznie z pożyczkami, mhm. które mamy na dzień dzisiejszy, to jest 90 milionów 500 tysięcy złotych. Także to jest do dnia dzisiejszego wydana gotówka, bo oczywiście w kapitał zakładowy wchodziły jeszcze ziemie, podatki, jasne. Które były przekazane. A to jest 90 milionów złotych, to jest ta kwota, która... Tak, to jest mhm. to, co gotówką faktycznie zostało wydane, nie tylko na budowę lotniska, ale na utrzymanie do dnia dzisiejszego. I będzie jeszcze więcej, bo modernizacja płyty, pasa startowego, rozmawia pani z wojskiem a propos pasa? Będą chcieli, czy myślą o tym? Jest to opcja właśnie wojsko, zupełnie inna niż kilka miesięcy temu jeszcze. No, wojsko jest taką instytucją, że oni dbają bardzo o swoje. Mhm. Tutaj mają dylemat nad tym, czy nadal będą, czy nie będą musieli się przenieść do Dęblina. Aczkolwiek ja staram się dogadać z wojskiem na tyle, żeby
nie mieli takich pomysłów, żeby wychodzić z Radomia. Pani chce tu wojsko mieć, tak, obok. To jest dla mnie odciążenie. W listopadzie podpisaliśmy umowę operacyjną i ta umowa zmieniła na tyle, że do tej pory żołnierz nie mógł wyjść nawet z łopatą, żeby zasypać kretowisko. Taka była wojna między portem, między zarządzającym, między poprzednim zarządem, a wojskiem, że doprowadziło do tego, że wojsko po prostu nie chciało uczestniczyć w niczym, co dotyczy utrzymania lotniska, ponieważ w prawie lotniczym jest tak, że to zarządzający odpowiada za lotnisko, za przygotowanie jego do lotu, a zarządzającym jest spółka. W listopadzie udało nam się wynegocjować, podpisać umowę, gdzie te koszty są rozłożone. Rozłożone na ilość operacji, czyli jeżeli na przykład, nie wiem, 30% operacji w ciągu miesiąca ma wojsko, to 10 dni oni są odpowiedzialni za sprzątanie, za utrzymanie tego lotniska. W tej chwili jeszcze taka była, nie było zimy, ale były takie momenty, gdzie była śnieżyca, gdzie miał przylecieć samolot. W związku z tym nie było tak, że zostaliśmy sami sobie, tylko wojsko wychodziło i razem robiliśmy, razem odśnieżaliśmy to lotnisko, razem, bo używaliśmy chemii na pas, żeby to wszystko nie zamarzało, żeby to lądowanie było bezpieczne. Londyn kiedy? Mam nadzieję, że wkrótce. Ale to taka odpowiedź, wolałbym, ja wiem, że pani pewnie terminu nie poda, ale to jest, rozumiem, że kilka tygodni, a nie kilka czy kilkanaście miesięcy. Dopóki nie dopnę na ostatni guzik, bo nie chcę obiecywać, boję się czegokolwiek powiedzieć, ponieważ wiem, że każdy oczekuje Londynu. I jeżeli dzisiaj powiem, że nie wiem, za tydzień, za miesiąc, to wszyscy po prostu już będą pilnować tego terminu. W związku z tym wolę powiedzieć, jak już będę miała wszystko dopięte na ostatni guzik, że podpisaliśmy, sprzedajemy bilety i latamy. Optymistka Dorota Sidorko, prezes Portu Lotniczego Rada Mysa. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Nie byłbym sobą. O. No proszę się gramy, gra się, tak? Tak, gra się. Jeszcze mamy takie małe postscriptum do dzisiejszego odcinka programu Kontrast. Pani prezes, zastanawialiśmy się, jak je kupić. I tu dyskutowaliśmy z kolegą, czy róże, czy tulipany. Kolega poszedł, kupił tulipany nierozwinięte. Może tak jak to nasze lotnisko, bo tak mi przyszła oczywiście metafora. Nie super. Mogę stać, przepraszam, żebyśmy nie wyszli z kadru. To tylko o to chodzi. Więc proszę przyjąć ten bukiet kwiatów. Super, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję i bardzo. I żeby ten port się rozwinął, bo przyznam szczerze, że jako mieszkańcy my tego oczekujemy, a myślę, że... Myślę, że ma. Oczywiście tak, że ma pewnie takie ambicje. Ma to lotnisko duży potencjał, wierzę w to i tak naprawdę jak coś robię, robię z sercem i jeżeli bym nie wierzyła, to już bym nie była prezesem. No tak, ale to jest biznes. A tutaj jeszcze kwestia taka, że my radomianie w to wkładamy mnóstwo pieniędzy. I to jest to ryzyko, ale... za które pani poniesie pewnie prędzej czy później odpowiedzialność. No. Albo w tę stronę. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale uważam, że to lotnisko ma bardzo duży potencjał, więc na pewno się rozwinie. Samych trafnych decyzji życzę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.